Ja mam nadzieję, że rząd, nowy rząd, nie wykona tych różnych zapowiedzi, które zapowiadał, jak był jeszcze opozycją. Był pan politykiem. Przez 3 miesiące. Ale jednak. No i udowodniłem przez 3 miesiące, że się nie zna na polityce. Nie sądzę, żeby po 8 latach takiej buty PiSu ktoś w tej chwili się zdecydował na jakąkolwiek koalicję z PiSem. Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski. Dobry wieczór, bardzo miło mi się z Państwem spotkać w ten wtorkowy wieczór. Teraz już ciemno za oknem, więc nie ma żadnych wątpliwości, że z wieczorem, a nie z popołudniem mamy do czynienia. Moim pierwszym gościem w programie jest Robert Gwiazdowski, prawnik, ekspert od gospodarki. Nie cierpię słowa ekspert. Nie cierpię. Komentator życia gospodarczego. To słowo lubią, bo pokazują czytelnikom. Ważność gościa, dociążenie takie. Tak, że jest ekspertem. Ekspert to ktoś taki, kto wie wszystko o czymś i nic o wszystkim pozostałym. No, albo kto wie bardzo dużo po prostu. Może nie trzeba mówić, kto wie wszystko. W każdym razie, jeżeli o pana profesora chodzi, nie muszę dociążać przed naszymi widzami. Znają od lat pana i pana komentarze. Trochę o polityce porozmawiamy, trochę o gospodarce, bo to oczywiście na są... Na polityce to ja się mało znam. Mocno związane. To udowodniłem myślą, mową i uczynkiem. No ale ta polityka na gospodarkę mocno rzutuje, więc Lenin pisał o przewadze polityki nad ekonomią. To i my zaczniemy od polityki. W takim razie potem do ekonomii przejdziemy. Ta zmiana, która no, nastąpiła już w zasadzie, można powiedzieć, dokonuje się, trwa ten proces przekazywania władzy i będzie trwał w najbliższych tygodniach. To dobra zmiana, właśnie biorąc pod uwagę gospodarkę. Polakom będzie się żyło lepiej? U mnie każdy rząd ma kredyt zaufania. Każdy. 3-miesięczny. Tylko, że wszystkie dotąd wyczerpały ten kredyt już... po kilku tygodniach. No, albo mają 3 miesiące, albo nie. Nie, ale czasami robią takie rzeczy w pierwszych 3 tygodniach, że już wiadomo, że nic dobrego nie zrobią później. Ale tym razem, no, patrząc na zapowiedzi tej władzy, to może być... Zapowiedzi to raczej dobrze nie rokują. Ja mam nadzieję, na takim poziomie ogólności na początku. Ja mam nadzieję, że rząd, nowy rząd, nie wykona tych różnych zapowiedzi, które zapowiadał, jak był jeszcze opozycją. To jeszcze przy tej polityce na chwilę zostając. Ruch prezydenta i szansa dla premiera Mateusza Morawieckiego na utrzymanie władzy, szansa na stworzenie rządu. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że taką właśnie da premierowi Morawieckiemu, desygnując go na ten urząd jeszcze raz. To jest szansa właśnie na przetrwanie, czy raczej proszenie się o kompromitację i bycie twarzą porażki Prawa i Sprawiedliwości. Czy taki los prezydent zgotuje premierowi? Tak jak powiedziałem na początku, nie znam się na polityce, natomiast jakbym był po stronie jakichś posłów... Był pan politykiem. Przez 3 miesiące. Ale no i udowodniłem przez 3 miesiące, że się nie zna na polityce, tak? Bo jakbym się, mało dał pan sobie czasu. Jakbym się zdał, to bym w ogóle nie robił nic tych rzeczy, które robiłem. Konsekwentnie dał pan sobie 100 dni tego te 3 miesiące kredytu zaufania, tak? I wyczerpał pan bardzo szybko ten kredyt. I u siebie samego. Więc ja nie sądzę, żeby po 8 latach takiej buty PiSu ktoś w tej chwili się zdecydował na jakąkolwiek koalicję z PiSem. Dla premiera to porażka i zostanie twarzą właśnie tej przegranej Prawa i Sprawiedliwości, no bo on będzie musiał stanąć przed Sejmem, wygłosić ekspozę, poprosić o poparcie i go nie dostanie. Tyle razy się wydawało w historii Polski, że politycy przegrywali, a potem jakoś wracali. Więc zobaczymy, jak będzie koniec i premiera Morawieckiego. Zobaczymy, jak będzie tym razem, bo tak naprawdę to większość odchodziła w takich warunkach pewnego niesmaku. A potem wracała. No chociażby Donald Tusk przecież po aferze taśmowej
odszedł, no, co prawda na wysokie stanowisko w Brukseli, w europejskich strukturach, ale jednak częściowo w niesławie, a teraz w glorii i chwale powrócił triumfujący Donald Tusk. Chociażby. Potwierdza to tę tezę. To teraz przejdźmy do tej gospodarki trochę. Jak pan słyszy polityków, no przede wszystkim Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, trochę szerzej, którzy mówią o fatalnym stanie finansów państwa, a w kolejnych zdaniach mówią, że zrealizują swoje wszystkie obietnice, czyli kwota wolna od podatku razy dwa, kredyt 0%, babciowe, czy na przykład powrót do niższej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To ta opowieść jest jakaś spójna, konsekwentna, logiczna? Składasz to w całość? Nie. Oczywiście, że nie ma tu żadnej logiki, nie ma tu żadnej spójności. Co się będzie działo, to zobaczymy. Natomiast można powiedzieć tak, że jakby nowy rząd chciał zrealizować te wszystkie swoje obietnice, no to wystarczy przecież powołać na ministra finansów kogoś z polskiej sieci ekonomicznej. Jan Zygmuntowski. I oni tam się na wszystkim świetnie znają. Mówią, że pieniądze są i będą. Mówią, że państwo ma swoje własne pieniądze. No więc jak państwo ma swoje pieniądze, to w zasadzie można nas zwolnić wszystkich z opodatkowania, bo po co państwu nasze, jak ma swoje. Może ma za mało. I będzie po prostu cudownie. No okej, okay, ale to Polska Sieć Ekonomiczna, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa ta organizacja, mówi o tym, jak pan mówi, że pieniądze są i będą, no ale był taki minister finansów też, który mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie i okazało się, że no, rzeczywistość nie przyznała mu racji, tak? Bo na wiele rzeczy te pieniądze się jakoś znalazły. No tak, tylko że one zaczęły się znajdować później. Znaczy on niepotrzebnie mówił, nie będzie. Bo że nie ma, to miał rację, bo wtedy ich nie było. Ale zaczynało już odbijać też sytuacja gospodarcza. Natomiast zaczynał, no o właśnie. Dlatego, że bardzo wiele zależy od tego, jak układa się sytuacja gospodarcza na scenie światowej, tak? I 14 rok to był już takie pierwsze symptomy, że będzie lepiej. No i w zasadzie wszystko żarło. Nieszczęście zdarzyło się w COVID-zie, którego to COVID-u nikt nie mógł przewidzieć. Tak? Tak zwany czarny łabędź. Tak zwany czarny łabędź się zdarzył, sytuacja się zmieniła. I pojawił się problem długu, tak? Bo najpierw można było brać pieniądze ze wzrostu gospodarczego, a potem trzeba się było zadłużać. No było też uszczelnienie jeżeli chodzi o VAT. I to nie tylko kwestia wzrostu gospodarczego, ale też... Z tym uszczelnianiem VAT-u to mamy dwa elementy dosyć istotne. Tak? Jeden, na który wszyscy zwracają uwagę, ja też. Rzeczywiście mafie VAT-owskie sobie działały w najlepsze przez wiele, wiele lat. Ja pierwszy raz o tym, że działa mafia paliwowa, to pisałem w 90. chyba 7 albo 8 roku w jakimś felietonie. No to zaraz po wprowadzeniu VAT-u. No tylko, że wtedy nie tylko na VAT-cie, ale również i na akcyzie. No, to było równoległe, tak? Natomiast tak to wyglądało. Więc to rzeczywiście nastąpiło uszczelnienie. Ale proszę zwrócić uwagę, że pokazywano również uszczelnienie tak zwane papierowe. No bo zastosowano mechanizm przypisywania tego VAT-u, czyli określania zobowiązań podatkowych podatnikom, którzy tak naprawdę tego VAT-u płacić by nie musieli, gdyby nie to, że wielu z nich niechcący znalazło się w łańcuszku firm, które w sumie działały w tej karuzeli VAT-owskiej. I teraz, jak przypisaliśmy to zobowiązanie wszystkim im tam po środku, no to okazało się, że państwo tych pieniędzy to mało, jejku. No tylko, że one były papierowe, bo były nie do wyegzekwowania. Okej, okay, no ale częściowo to też, jak rozumiem, przyznaje pan, że jeżeli chodzi o uszczelnienie VAT-u, to też się dokonało progres jakiś. Całą pewnością. Ale to jeżeli chodzi o tę sytuację teraz, no to mamy tę Polską Sieć Ekonomiczną. Jan Zygmuntowski zresztą niedawno w tym programie też gościł. Pan uważa, że to jest czas raczej teraz zaciskania pasa, a może nawet nie tak daleko trzeba iść, tylko w każdym razie no nie otwierania już nowych pól, jeżeli chodzi o wydatki państwa, przede wszystkim wydatki nowych, nienakładania nowych pól, nowych pól nie należy otwierać absolutnie. Zresztą błędem było ich otworzenie poprzednio, tak? O ile w 2015 roku
500 plus było jeszcze wytłumaczalne. Znaczy, ja oczywiście wolałem, żeby obniżyć podatki niż wprowadzać takie świadczenie. Tylko, że z politycznego punktu widzenia PiS wolał brać 500 plus niż obniżać podatki, no bo się ludziom wydawało, że dostał te 500 z PiSu, tak? On dostał od samego siebie w większości wypadków. Z emeryturami. No lepiej nie na stałe podnieść bazę i waloryzować natomiast emerytury 500 regularnie, plus podawać prezent co roku. 500 plus na pierwsze dziecko to już był ewidentny prezent polityczny tylko i wyłącznie. A to chciała tego opozycja akurat, nie wiem czy pan pamięta, bo to opozycja mówiła o tych wykluczonych dzieciach, które opozycja nie dostają. Opozycja mówiła o tym już w 2015. Wie pan, pamiętajmy, że być może, ja nie jestem tego co do tego pewien, bo to są plotki, tak, ale to, że opozycja mówiła w 2015 roku, że 500 plus na drugie dziecko jest sprzeczne z konstytucją i że Trybunał Konstytucyjny może to uchylić, być może było jednym z powodów, dla których PiS zdecydowało się na takie radykalne wtargnięcie do Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiem, nie wiem. W głowie tych panów nie siedzę. Ale jakby na to nie patrzeć, to 500 plus na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy mówimy, że to jest program pronatalny, było błędem, bo pierwsze dziecko to rodzi się w zdecydowanie w większości rodzin. Trzeba było na 1500 na trzecie. To by było lepsze z ekonomicznego punktu widzenia, lepsze z demograficznego punktu widzenia, no ale nie wiadomo, czy PiS wygrałby wtedy wybory w 2019 roku, tak? Jasne, ale jeżeli chodzi o to, z czym teraz będzie musiała się mierzyć nowa władza, no mamy zdaniem opozycji jeszcze ciągle formalnie przyszłej koalicji rządzącej stan finansów też publicznych taki, że nie ma pełnej jasności. No i tu jest o tyle racja, że faktycznie te fundusze, co do których kontrola Sejmu jest no, znikoma, to chyba za dużo powiedziane, bo żadna. Wręcz raportują co prawda unijnym organom, ale krajowym nie muszą się z tego sprawozdawać. To pana zdaniem jest jakieś ryzyko, że no, po przeprowadzeniu jakiegoś audytu przejęciu władzy może się okazać, że jest gorzej niż wydawało się no, Donaldowi Tuskowi na przykład i dostanie potem listę tego wszystkiego, co obiecał i trzeba będzie co drugą pozycję skreślić? Myślę, że może się okazać, że jest gorzej, ale po pierwsze zobaczymy, kto będzie robił ten audyt. Po drugie, jak to z audytorami bywa? Jeden z wielkich audytorów z Wielkiej Czwórki dostał ostatnio zakaz prowadzenia audytów, bo tak zaudytował GetBack, że wyszło tak, jak wyszło. Wcześniej mieliśmy wiele przygód różnych wielkich audytorów na rynkach międzynarodowych ze słynną wpadką Enronu, największej firmy świata, audytowanej wówczas przez Artura Andersena, który już nie istnieje, tak? Więc, ale to było takie wewnętrzne, księgowość, to rządowe. Księgowość ma to do siebie, że potrafi być kreatywna. Jasne. Więc co tam się powpycha w różne miejsca, to jest kwestia inwencji. I teraz jak kontroluje to ktoś inny, no to może wyciągnąć pewne rzeczy, które mu się nie spodobają, że siedzą nie w tym miejscu, w którym być powinny, ale tak naprawdę money is king, tak? Czyli pieniądz jest królem. To, co my tam powpisujemy w te poszczególne pozycje, to jest jedno, a to, czy my mamy na wypłaty pensji nauczycielom, lekarzom, to jest drugie. I to wypłaty to jest ten, plus 30%, jeżeli chodzi o nauczycieli, właśnie, a to jest wszystkich ten, urzędników plus 20% od nowego roku. To jest ten król, czyli cash flow. Bo jak nie ma pieniędzy na wypłaty, to co tam napisaliśmy w księgach, nie ma najmniejszego znaczenia. Ale to pana zdaniem może być z tym problem? No bo tu są te najbardziej twarde obietnice właśnie dotyczące nauczycieli, urzędników, 30%, 20%. To ci, którzy prowadzili tę księgowość przez ostatnie 8 lat. Co oni gdzie pozapisywali. Ona była faktycznie mocno kreatywna. Taka. I oni mówią, że wszystko jest okej, że nie boją się żadnego audytu. No ale przyjdzie audyt, zobaczymy. To w jakim miejscu pana zdaniem my teraz jesteśmy, jeżeli chodzi o gospodarkę, stan finansów publicznych? To idzie ku dobremu, czy niekoniecznie? W miejscu złym, dlatego, że przez cały czas III Rzeczypospolitej podstawą byli jednak przedsiębiorcy. Ci, którzy chcieli tak zwane misie, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ci, którzy nie mieli w zasadzie wyjścia specjalnego.
Natomiast reformy PiS-u były uderzeniem właśnie w nich. No chociażby składka zdrowotna. Chociażby składka zdrowotna, ale generalnie... Czy VAT też te wszystkie koncept, obowiązki i kontrola dużo większa? Cały to też koncept tego nowego ładu. Tak? Mhm. Jak się zastanowimy, dlaczego oni tam pozapisywali takie głupoty, to wytłumaczenie jest tak naprawdę jedno. Oni chcieli zabić tych przedsiębiorców, ale nie mówiąc o tym, że chcą ich zabić, przy pomocy różnego rodzaju zabiegów, podwyższania różnego rodzaju ciężarów, żeby ich tak naprawdę zniechęcić do prowadzenia działalności gospodarczej, a nie zachęcić. No ale może często to ma sens, może to takie urealnienie trochę sytuacji, bo niektórzy przedsiębiorcy, jeżeli ma być jakaś firma ledwie wiążąca koniec z końcem i też z jakąś, nie wiem, dwójką, trójką pracowników, którzy też dostają jakieś wypłaty w okolicy płacy minimalnej, to może lepiej jak ta firma padnie ktoś większy przejmie ten kawałek rynku, kto racjonalnie umie. No nie wiem, sąsiad mieszkający dwa domy obok, prowadzący podobną działalność gospodarczą. Problem polega na tym, że mamy wiele zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczej, które... To są formą zatrudnienia po prostu. Są formą zatrudnienia, tak. Żadną działalnością gospodarczą. Dokładnie tak. Najczęściej to się sprowadza do tego w tej grupie. Faktura raz na miesiąc u pracodawcy. U tego, u kogo się de facto pracuje. Natomiast bardzo wielu prawdziwych przedsiębiorców prowadzi swoją działalność, zakłada swoje firmy, bo po pierwsze, nie chcą mieć szefa. To prawda, znam takich. Oczywiście. Chcą być sami sobie kierownikami. Mają nadzieję, że zaczną świadczyć usługi dla jednego, albo dostarczać wyprodukowane przez siebie towary jednemu, ale potem może drugiemu, może trzeciemu i staną się większą firmą. Dokładnie. A może nawet nie o potędze, ale o prowadzeniu niezależnej działalności gospodarczej w jakimś tam zakresie. No i co istotne, to nie jest tak, że jak na przykład zamknę firmę, która zajmuje się sprzątaniem, w której zatrudniam 3 osoby, czy może 5, czy może 10, to ja i one znajdziemy pracę w dużej firmie zajmującej się sprzątaniem, a nawet ten właściciel takiego przedsiębiorstwa ją znajdzie, no to będzie nie u siebie, tylko u kogoś, tak? Więc... Czyli pana recepta to obciążenia dla przedsiębiorców, dużo mniejsze, to jest pomysł na rozkręcenie naszej gospodarki po prostu, tego trzeba naszej gospodarce? Przede wszystkim jasność. Po drugie, model podatkowy. No bo nie obniżymy podatków, jeśli chodzi o globalne kwoty, których państwo potrzebuje. No, a kwota wolna razy dwa. Chyba, że sieci ekonomiczne wymyślą sposób, że jednak państwo nie potrzebuje naszych podatków. Ale moim zdaniem się nie da. Koalicja Obywatelska mówi o podwojeniu kwoty wolnej. To jednak też, jak rozumiem, nie ma planów podwyższenia innych podatków, więc globalnie wpływy do budżetu miałyby być o te kilkadziesiąt miliardów złotych, tak? Rocznie niższe. Pytanie, skąd to uzupełnić? Bo to, że trzeba obniżyć opodatkowanie pracy, to trąbiliśmy od 30 lat, w momencie, kiedy wprowadzano to opodatkowanie pracy. Ja przypomnę, że gdy uchwalono ustawę w 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak, to Centrum Adama Smitha ostrzegało, że to jest niebezpieczne dla ludzi, że kwoty poszczególnych progów podatkowych, stawki 20, 30, 40 wzięte są z sufitu w ogóle. No teraz mamy dużo mniej. Tak jest. No i teraz proszę zwrócić uwagę, jak nas wtedy przyciśnięto. Gdyby nie te głupie regulacje ówczesne, to wcześniej mogło być lepiej. Myśmy się cofali pod naporem zdarzeń różnego rodzaju. Więc trzeba obniżyć opodatkowanie pracy, a można podwyższyć opodatkowanie kapitału.
To jest śmieszna historia, że liberał tłumaczy takie rzeczy socjalistom. To prawda, tak? Co jakiś czas wraca temat podatku katastralnego przede wszystkim, szczególnie teraz na w przykład dobie inwestowania ciągle w nieruchomości, co jest też przyczyną społecznych problemów. Prawda? Ja się nie mogę nadziwić, dlaczego stawka podatku za metr kwadratowy nieruchomości na warszawskim Tarchominie, czy gdzieś tam, gdzie tam to takie osiedla stoją, niektóre jeszcze bieda, jest niższa. Niższa niż w willowym Konstancinie. To jest absurd. Po prostu absurd. Konstancin nie jest dzielnicą Warszawy. Sam sobie te podatki ustala, ale generalnie rzecz biorąc, to jest absurd. Nie wiem z jakiego powodu nie można się tego dotknąć, ale par 6. Stawka w Tarchominie jest wyższa. Nie wiem, czy pan słyszał. Pan niższa, wyższa jak rozumiem. Gdzie, w Konstancinie? Niższa. No właśnie, w Konstancinie jest niższa, w Tarchominie wyższa. Tak. A, bo wydaje się, że pan powiedział, że w Tarchominie jest niższa, wyższa w Tarchominie. No tak, jestem, no wtedy absurd. Ale wie pan, podatek belki ma być zniesiony. No ja rozumiem, że ktoś ma konto w banku i na tym koncie w banku ma jakieś oszczędności, inflacja jest wyższa niż opodatkowanie tych oszczędności w tym banku. Ale podatek belki To jest dotyczy... dla tych, którzy mają nadwyżki spore i jakoś chcą z tego kapitału, na tym kapitale zarabiać. Opodatkowania dywidend na przykład, tak? Sprzedaży akcji, tak? Więc jeżeli my zwolnimy z podatku belki tych, którzy mają dużo tych pieniędzy, w zamian za to będziemy nadal utrzymywali wysokie opodatkowanie tych, którzy chodzą do pracy, to jest kolejny absurd. To faktycznie jak na liberała, kapitalistę, to są akurat podatek pan, katastralny tutaj opodatkowanie. Bo kiedyś wytykano mi, że ja się nie znam, bo Adam Smith był zwolennikiem progresji. Oczywiście nieprawda. Adam Smith był zwolennikiem podatku proporcjonalnego, ale w jednym rozdziale swojej książki dotyczącym właśnie nieruchomości zbytku powiedział, że podatek od czynszów mieszkalnych mógłby być wyższy, ponadproporcjonalny. Okay. W związku z powyższym to wszystko to trzyma... progresji. No ja z byłym szefem Centrum im. Adama Smitha na myśli Adama Smitha licytował się. Nie będę. Pamiętam parę lat temu ostatnio miałem do czynienia z książką taką profesora Balcerowicza, w którym między innymi fragmenty różnych ważnych liberalnych dzieł, tam między innymi Smitha czytałem, ale to już parę lat temu miało miejsce. Droga do wolności. O tak, tak, to się ja chyba nazywało. Strasznie żałowałem, dokładnie, że pan profesor nie przeczytał tego wszystkiego, co opublikował, zanim został wicepremierem. Ale za tym pierwszym czy drugim razem? I za pierwszym, i za drugim. No, panie profesorze, chciałbym, żebyśmy tak uporządkowali to wszystko, gdzie pana zdaniem jesteśmy i gdzie idziemy, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Mówi pan, że jest źle, że przedsiębiorcy są pana zdaniem za bardzo obciążeni. Tak, nie i to jest dobrze. Postąpiło w ostatnim czasie. I... Oni są zniechęceni przede wszystkim, tak? Zniechęceni, ale przedsiębiorcy głosowali za zmianą zdecydowanie. Ja nie wiem, na czym oni głosowali. Tak, bo generalnie rzecz biorąc, większość ludzi głosuje za stęknoty za dobrym rządzeniem. Mhm. Więc mają nadzieję na dobre rządzenie. Czy ono będzie dobre, to się dopiero okaże. Więc dzisiaj opowiadanie, co będzie za miesiąc, nie wiadomo, zobaczymy, jacy będą ministrowie. Bo to ministrowie będą dobierali sobie różnych doradców. Ale ministrowie będą decydowali o tym, czy i kiedy będzie na przykład kwota wolna od podatku na poziomie 60 tysięcy złotych, a nie Donald Tusk o tym zdecyduje? No to Sejm przede wszystkim będzie musiał podjąć ustawę. No Sejm, w którym 154 posłów ma Donald Tusk i kontrolę, duży wpływ na no tylko nie wiadomo, jak zagłosuje koalicjant, który się nazywa Lewica. No tak. Szczególnie tam komponent jeszcze jest taki siedmioosobowy, który się nazywa Partia Razem. No właśnie. Więc to co prawda, wydaje się, że mimo ich sprzeciwów to taka ustawa może przejść. Czy ona jest rozwiązaniem dziś właściwym? Ona była potrzebna 10 lat temu i 20 lat temu. Tak? Mhm. Utrzymywanie kwoty wolnej od podatku na poziomie 3000 zł. No to przez całe lata. Od 92. Tak mniej więcej, tam ona się troszeczkę była podwyższana do 2015, było nieporozumieniem generalnie, prawda? No i Platforma
Norma zapłaciła w 2015 roku za grzechy, które popełniała wcześniej. Były przecież dokładne obliczenia, co można zrobić bez uszczerbku dla budżetu państwa. No, ale nie da się podnieść kwoty wolnej znacząco bez uszczerbku dla budżetu. No da się. Jak na przykład prowadzi się podatek przychodowy od firm. Okej, okay, no tak, firmy, no, jeżeli się to czymś zrekompensuje. No, to, no, jasne, no, no, ale, no tak, ale, sam ten, pan, ale no... dlaczego pracownik, który idzie do roboty, generalnie rzecz biorąc, musi oddać państwu mniej więcej 50% swojego przychodu liczonego brutto. Bo przychód pracownika to nie jest tylko i wyłącznie to, co on dostaje to na pasku. To jasne, jasne. Tak. Bo to jest jeszcze pracodawcy to, jeszcze to jest, są inne obciążenia. To, co ustawodawca przerzucił na pracodawcę, że pracodawca musi ukryć przed pracownikiem, bo to nic innego. No, czego oczy nie widzą, wiadomo. Tak, trochę zawsze mniej boli. Jedynym celem tego przedsięwzięcia, czyli tych składek i zaliczek płaconych przez pracodawcę, było to, żeby ukryć przed pracownikiem, ile on faktycznie zarabia. No więc jeżeli to jest 50% swojego przychodu ze swojej pracy, on musi oddać państwu, a duży przedsiębiorca mówi, że on nie może 1,5% oddać, coś tutaj jest halo, tak? Ale to do tej kwestii jeszcze tych dużych przedsiębiorców i tego, no co od lat 90. też słyszę, pomysły i nawoływania do tego, żeby ten największy zagraniczny kapitał płacił wyższe podatki, kwestia cen transferowych i tak dalej, no to jest problemem... Głównym przeciwnikiem... Powiem, że jedną rzecz tylko wtrącę, sonda dla naszych widzów do tematu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, czy misja stworzenia rządu to polityczny koniec premiera Mateusza Morawieckiego, o to pytamy naszych widzów. Bardzo prosimy o udzielanie odpowiedzi, o lajkowanie naszej rozmowy. Wtedy będzie bardziej na YouTubie widoczna i prosimy też, jeżeli jeszcze państwo tego nie robią, o subskrybowanie kanału Super Ekspresu. To też warto zrobić, bo masa niezwykle ciekawych materiałów codziennie dostarczana jest na tym kanale. I teraz, panie profesorze, przechodzimy do sprawy opodatkowania tego dużego kapitału. To jest problem, z którym Prawo i Sprawiedliwość sobie nie poradziło, bo jakieś nie pomysły różne sobie. Były. Nie poradziło nawet, sobie, wcześniej sobie Platforma nie poradziła, wcześniej sobie SLD nie poradziło. Dlaczego? Siedzą politycy w kieszeniach tego dużego kapitału? Nie. Ja nie sądzę, żeby to było tak, że duży kapitał przychodzi, przynosi pieniądze, mówi nie uchwalajcie tego, nie uchwalajcie tego. Pojawia się narracja. Narracja, która mówi, tak, to będzie fatalnie. My pobankrutujemy. Jeżeli... Lewica mówiła tak, że jak ktoś nie umie prowadzić działalności gospodarczej, to niech on zamknie i się u kogoś zatrudni. A ja mówię tak, jak duża firma nie umie zapłacić 1,5% podatku przychodowego od przychodów, które uzyskuje w tym kraju, jasne, wykorzystując infrastrukturę tego kraju, wykorzystując ludzi, którzy w tym kraju się wykształcili i tak dalej, dalej, to niech oni zamkną swoją działalność. Często jeszcze jakieś preferencyjne też traktowanie na początku przy rozwijaniu tej inwestycji. Jeżeli ktoś musi dostać wsparcie rządu polskiego, żeby otworzyć fabrykę, nie wiem, akumulatorów, to niech on ją tworzy na Kajmanach. I tam nie będzie płacił podatku. Ale panie doktorze, mamy problem cały czas z inwestycjami. One miały być na poziomie 25%, tak głosiła strategia odpowiedzialnego rozwoju z 2017 chyba roku. 18% chyba taki jest poziom, więc może takie podatki dla tych największych firm może by jeszcze bardziej zniechęciły inwestorów. Może jednak. Ci, którzy prowadzą działalność, potrafią taki podatek zapłacić. Naprawdę. Bo proszę zwrócić uwagę na ryzyko po drugiej stronie. To nie jest tak, że można zmienić jeden podatek. Trzeba zmienić system podatkowy. No bo jeżeli my obniżymy koszty pracy, no to ci pracodawcy też będą mieli niższe koszty pracy. Ja nie śledzę tego sukcesywnie co roku, ale kilka lat temu firmy zajmujące się outsourcingiem rachuby płac za jednego pracownika brały 50 zł miesięcznie. To znaczy, jak ktoś miał tam 10 tysięcy pracowników, to mógł zatrudnić firmę, która będzie te wszystkie pity, sryty wypełniała z zewnątrz, biorąc 50 zł za pracownika. To proszę sobie policzyć, ile to jest. Mówisz, 10 tysiącach? A Zagierka
proszę, że za Gierka był jeden przelew. Płaciło się jeden podatek od funduszu wynagrodzeń. Deklarowało się, jak jest to fundusz wynagrodzeń i cudzamen płaciło za wszystkich. Myśmy stworzyli indywidualny system emerytalny, w związku z tym każdy musi płacić składki za siebie, a 75% przyszłych emerytów, którzy dzisiaj zaczynają pracę, jak będzie odchodziło na emerytury, i tak dostanie emeryturę minimalną. W związku z powyższym my tylko i wyłącznie emitujemy CO2. Walczymy z klimatem, walczymy o ochronę klimatu, a CO2 emitujemy na liczenie czegoś, czego nie ma. No to po prostu jest absurd. Okej, ale to rozumiem zarzuty dotyczące tej nadmiernej biurokracji, ale myślę, że wyjście, przekonanie do tego, że 70% z was i tak będzie brało minimalną emeryturę i co wtedy, jakaś jedna stawka po prostu, tak, dla wszystkich? Oczywiście. Nie można nic zmienić dla tych, którzy dziś pobierają emerytury, bo to jest zabójstwo polityczne, samobójstwo polityczne, a poza tym nieuczciwe w stosunku do tych, którzy już na tych emeryturach są. Ale natomiast, nie wiem, pamięta, jeden polityk też robił, okazało się, że jednak samobójstwo to się nie skończyło, ale ruch taki emerytalny dotyczący przyszłych emerytur, bo też okazał się polityczną klęską. Zrobił to za późno i za szybko. Tak? I mu ludzie różni mówili. Za późno, ale dobra, lepiej późno niż wcale, ale przynajmniej nie rób tak szybko. Jeżeli ktoś by się dowiedział w wieku lat 20, wchodząc na rynek pracy, że nie będzie pracował lat 40, tylko 48, to taki 20-latek ma to w nosie. No to... A jak ktoś ma 58 i mu się mówi, że będziesz pracował jeszcze 9, a nie 7, no to on się buntuje. Nie, no to prawda, że ta perspektywa wtedy jasna zmienia sytuację. To na koniec jeszcze bym poprosił pana o kilka rad dla Donalda Tuska, przyszłego premiera najprawdopodobniej. Nie. Czy ma robić to, co obiecał, czy dać sobie spokój z dużą częścią tych obietnic? Z całą pewnością nie wprowadzać kredytu 0+, bo kredyt plus 2, tak, już pokazał, jaka to była głupota. Tu absolutnie lewica, i to jeszcze lewica, razem ma rację. To spowodowało tylko i wyłącznie wykreowanie nowego popytu bez wzrostu podaży mieszkań, co spowodowało, że wzrosły ceny na te mieszkania, które były wcześniej już budowane. Mhm. Efekt jest taki, że... To dopłata dla deweloperów, tak? Dokładnie, to była dopłata do deweloperów, więc z kredytu 0+ należy się wycofać na tych miast, tak? Ciężej będzie z wycofaniem się z 800+. To już jest uchwalone, automatycznie wejdzie z dniem 1 stycznia. Tak jest, a nie już jest ustawa, składać, jest ustawa, tylko... jakby była nowa ustawa, to on zawetuje, w związku z powyższym tu się nic nie zmieni. Więc szansa, że to 500+ zostanie pożarte przez inflację, tak jak to się działo w roku 2020-2021, niestety została zmarnowana w celu politycznym, tak? PiS miał nadzieję, że wygra kolejne wybory dzięki temu, może gdyby ale dał tysiąc, tym razem mu nie zastało. No, te 300 zł widocznie nie zrobiło wrażenia więcej, ale to jeżeli chodzi o to, co, z czego Donald Tusk ma zrezygnować, to mówił pan o kredycie 0%, to na pewno. To na pewno. Kwota wolna zostawić? To zależy. Jeżeli spojrzymy na system podatkowy, 60 tysięcy, tą nową. Jeżeli spojrzymy na system podatkowy kompleksowo i poszukamy tych pieniędzy gdzie indziej, wie pan, ja to jestem w ogóle przeciwnikiem podatku dochodowego. Mhm. Ja bym go zlikwidował w diabły. W całości. Przy 60 tysiącach kwoty wolnej, no to znacząca część społeczeństwa nie będzie miała podatku dochodowego. Tu się pojawi element sprawiedliwości, czyli zawiści. Bo generalnie rzecz biorąc, my jesteśmy zawistni, więc politycy to wykorzystują, mówią, o, tamtych bogaczy, o, to ich trzeba opodatkować. Problem polega na tym, że polscy bogacze nie płacą podatku dochodowego w Polsce. Z bardzo prostego powodu. Oni nie są w Polsce rezydentami podatkowymi. Ale pan mówi o takim już absolutnym topie, tak? O takich, nie wiem, miliarderach, tak? Czy multimilionerach. A jeżeli ktoś zarabia 25 tysięcy złotych miesięcznie, to w Polsce można powiedzieć, że jest
bogaczem chyba. I dlatego trzeba mu przywalić, jeżeli... No tak, tak, tak. Jeżeli przywalimy tym, którzy zarabiają 25, 30... No bo takich to już trochę jest, miesięcznie, tak? To już taka spora grupka całkiem. No to i oni płacą to tak naprawdę ze społeczeństwa aspirującego staniemy się społeczeństwem oczekującym tylko i wyłącznie. No bo to się nie da tak niszczyć klasę. Ale oni też mają 60 tysięcy wolne od podatku. Oni przecież też za 60 tysięcy podatku nie zapłacą, tylko za górkę. Dokładnie tak, ale za to górkę. Ten, który zarabia 6 tysięcy miesięcznie, stwierdzi, nie, więcej nie będę zarabiał, bo zapłacę podatek od tej większej kwoty. No nie, ale w Wielkiej Brytanii tak było. Naprawdę? Oczywiście. Ta teoria została sfalsyfikowana pod koniec lat 70. Życie gospodarcze w Wielkiej Brytanii zaczynało słabnąć w drugiej połowie roku. Bo jak ci bogaci Brytyjczycy pojechali sobie na łódkę gdzieś na Morze Śródziemne latem, to potem już nie wracali, bo im się nie opłacało zarabiać więcej z uwagi na idiotyczne stawki podatkowe. Pamięta pan taką piosenkę Beatlesów Taxman? No jasne, to jest jedna z niewielu piosenek, słowa do której napisał Harrison i nie była skomponowana przez duet Lennon-McCartney. Z bardzo prostego powodu. Chłopaki się zorientowały, że coś jest nie tak z ich dochodami. No bo płyty wydają, koncertów mają tak, trochę tego było, na pewno. Od groma, tak? A to przychodzi im księgowy i mówi, że nie ma pieniędzy. No i pokazałem ten ich księgowy, że oni muszą zapłacić 83% podatku dochodowego. Stąd się pojawił aż taki tak, był w Wielkiej Brytanii 83% podatku. Oczywiście. W Wielkiej Brytanii rekord w 44... Znaczy w Stanach Zjednoczonych rekord był w 1944 roku, to wojna była, i tam maksymalny podatek wynosił 94%. Oczywiście nikt go nie płacił. Natomiast epatowano takimi stawkami z powodów czysto politycznych. Tylko, że system obliczania dochodu do podatkowania był taki, że można było stare kalesony podarować biednemu i to się już odejmowało od tego dochodu. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Robert Gwiazdowski, prawnik, wykładowca na uczelni Łazarskiego, był gościem Wieczornego Ekspresu. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Dziękuję.